Ostatnie nasze rozważanie, czy ktoś pamięta, o czym było nasze spotkanie? O studiowaniu Biblii. Tak, Dawid miał przywilej słuchać już tego chyba z 4 razy. Także pamięta, o czym było. Dzisiaj będziemy kontynuować nasze spotkanie. Będziemy mówili o modlitwie. Otwórzmy sobie Księgę Jeremiasza, 29 rozdział. To jest też rozdział, z którego ostatnio wychodziliśmy, gdy mówiliśmy na temat studiowania Pisma Świętego. Księga Jeremiasza, 29 rozdział. I ostatnio zaczynaliśmy wersetem 13, który mówił właśnie nam o szukaniu Pana Boga. Dzisiaj będziemy czytali werset 12 i na nim się skupimy. 29 rozdział Księgi Jeremiasza, werset 12. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. Piękna obietnica. Miesiąc temu czytaliśmy obietnicę, że jeśli będziecie mnie szukać, znajdziecie mnie. Tutaj czytamy o tym, że jeśli będziemy wołać do Boga, On nas wysłucha. Bardzo prosta zasada. Wołamy, Bóg nas wysłuchuje. Jeśli się nie modlimy, nie możemy oczekiwać, że Bóg nas wysłucha. Ale jeśli prosimy Go o coś, jeśli zanosimy do Niego swoje modlitwy, to tak jak mówi nam ta obietnica, ja was wysłucham. Czy wysłucha nas Pan Bóg tak, jak chcemy? Nie zawsze może tak jest, ale i tak chce dla nas tego, co najlepsze. I tego powinniśmy być pewni. Chciałabym przeczytać wam fragment z Ducha Proroctwa, fragment Ellen White. Pan nie zamknął swego niebieskiego skarbca po wylaniu Ducha na uczniów. Także i my możemy otrzymać pełnię Jego błogosławieństw. Niebo jest pełne skarbów Jego łaski i przychodzący do Niego z wiarą mogą prosić o wszystko, co obiecał. Jeśli nie posiadamy Jego mocy, to dzieje się tak z powodu naszej duchowej ospałości, naszej obojętności. Wyjdźmy z tego formalizmu i martwoty. Zobaczcie, jaki piękny fragment. Całe skarby Pan trzyma dla nas. Jeśli będziemy o nie prosić, On jest chętny nam je ofiarować. Tylko zachęca. Wyjdźcie z duchowej ospałości, obojętności i opieszałości. Nie bądźcie obojętni na to, co do was mówię. Proście, a ja was wysłucham, mówi Słowo Boże. No i teraz takie pytanie do was. Bo tak jak mówiłam już ostatnio, to też nie jest taka forma kazań. Chciałabym, żebyśmy troszkę porozmawiali ze sobą. Także odważnie mówcie, co myślicie. No najważniejsze chyba takie pytanie na początek. Czym dla was jest modlitwa? Jak uważacie? Możecie powiedzieć to, co słyszeliście, może przez wiele lat w Kościele, bo często mówi się o tym, czym jest modlitwa, ale może dla was osobiście to jest jakieś szczególne doświadczenie, może macie jakieś szczególne takie, nie wiem jak to powiedzieć, taką regułkę, swoje przeżycie, czym jest dla was modlitwa. No chyba, że się nie modlimy. Ale wierzę, że się modlimy. Zachęcam was, żebyście mówili. To jest taki nasz wspólny czas. Przepraszam, że stoję tutaj. Łatwiej mi jest, jak jestem bliżej was. Ale akurat dzisiaj tu. To jest takie dla mnie ważne. Dla kogoś może nieistotne w ogóle. Ale to po raz kolejny pokazuje mi, że Bóg jest przyjacielem człowieka. Bo jeżeli to było takie niesamowite uzdrowienie tego psa, tak, kiedy wszyscy mówili, że on nie ma szans, łącznie weterynarz chyba myślał, że już zaraz dostanie drgawek i odejdzie. Pokazuje mi, dlaczego Bóg jest przyjacielem. Ja nie wiem, czy pamiętacie, przed laty nawet, kiedy pracowałem jeszcze, opowiadałem takie doświadczenia modlitewne z pracy, ze stoczni, ja to nazywam techniczne doświadczenia. I tu przynosiłem różne śruby, pokazałem takie do odkręcenia, trudne. Niektóre nawet te opowiadania obiegły gdzieś tam Polski do mnie wracały, bo tam się mi opowiadał, że ktoś tam w Gdańsku takie doświadczenie opowiadał. Rzeczywiście, byłem w sytuacjach, kiedy na mnie liczą, mam jakieś urządzenie naprawić, wyremontować, a ja nie wiem, jak to działa nawet w ogóle. Panie mówi, co ja z tym poradzę sobie? I przez całą noc, północy chodziłem po hali, nie wiedziałem, jak się to zabrać nawet. Mhm. I takie doświadczenia miałem. Pan w sprawach technicznych, dokładnie technicznych sprawach urządzeń dawał mi takie rady, że aż dzieliłem się, pokazywałem różne rzeczy. Zobaczmy nawet to doświadczenie techniczne moje. No, 2 dni temu tutaj przepychałem
kanalizacji. Nie mogłem tego zrobić w ogóle. Nie mogłem trafić tego miejsca. Przypomniałem sobie, Panie, przecież kiedy pracowałem w stoczni, tyle razy mi pomagali w sprawach technicznych. Ja mógłbym mówić o tych technicznych doświadczeniach modlitwy, wiele takich przykładów. Mówię, nigdy na Tobie nie zawiodłem się. Naprawdę nigdy w sprawach technicznych nawet w modlitwie. Poradź mi jakąś myślą, co mam zrobić w ogóle, bo nie mogę znaleźć miejsca, gdzie jest ten korek, kanalizacja, szczególnie te odpływy z damskiej toalety, tam nieczynne są, zapchane. I pierwszego dnia zapomniałem o modlitwie, przepychałem bez żadnego efektu. A potem sobie przypomniałem o moich doświadczeniach technicznych i poprosiłem Pana w modlitwie i okazało się, że bardzo szybko poszło jak z płatka, jak to się mówi. To jest dla mnie właśnie doświadczenie modlitwy w różnym zakresie, ale Pan tutaj jawi się jako przyjaciel człowieka, który nie tylko, bo my najczęściej takie modlitwy, że Pan wysłucha się, cieszymy o chrzcie, ktoś się nawrócił, prawda, zmieniło się czyjeś życie, ale Pan jest zainteresowany nawet naszym życiem w takim wymiarze, kiedy piesek choruje, kiedy kanalizację nie możemy przepchać albo śruby na statku odkręcić po prostu. Mhm. Naprawdę, to są niesamowite doświadczenia i tym dla mnie jest modlitwa, rozmowa z Panem jak z przyjacielem, który wysłuchuje. Mhm. Ja tylko już na koniec powiem, to mówię zawsze na programach odwykowych, które prowadziłem, że kiedyś w Stanach Zjednoczonych ogłoszono konkurs w jednym z magazynów ilustrowanych na słowo przyjaciel. Wpływało tysiące różnych wypowiedzi, to mówię, że przyjaciel to ten, który nie zawodzi nigdzie, który dotrzymuje słowa, no różne tam tysiące wypowiedzi. Ale pierwszą nagrodę zdobyła taka wypowiedź, przyjaciel to ten, który przychodzi, kiedy cały świat odchodzi. Piękne. I dlatego też mówię o przyjaźni z Bogiem właśnie przez te doświadczenia, który właśnie wtedy przychodzi, kiedy cały świat odchodzi. Ja tutaj muszę powiedzieć, że się o wiele rzeczy modlę. Jeszcze są niewysłuchane modlitwy, ale wiem, że kiedyś będą one wysłuchane. Chwała Bogu, dziękujemy za te myśli. Ktoś jeszcze chce powiedzieć, czym jest dla niego modlitwa? No dobra. To dziękuję za te dwie myśli, które były przedstawione. Ja chciałabym przeczytać fragment kolejny, Ellen White. Modlitwa jest otwarciem serca przed Bogiem, jak przed przyjacielem. To jest to, co mówił też Zbyszek. Nie czynimy tego po to, aby Bóg poznał, jakimi jesteśmy, lecz abyśmy potrafili Go przyjąć. Modlitwa nie sprowadza Boga do nas, lecz podnosi nas do Niego. Pytanie, które zadaliśmy na kartce, tak, które było na rozpisce tematów. Po co się modlić, skoro Bóg wie wszystko? Myślę, że to jest właśnie odpowiedź na to pytanie. Dlatego, że modlitwa nas podnosi do Pana Boga. My na co dzień jesteśmy naprawdę skupieni na wielu różnych takich ziemskich sprawach, ale na pewno zauważyliśmy, że modlitwa jest takim momentem, w którym mamy możliwość oderwać się od tego, co jest tutaj i teraz, wznieść się myślami właśnie w stronę nieba, zostać zbudowanymi, pokrzepionymi przez Pana Boga. Dlatego, tak jak właśnie czytaliśmy, korzystajmy z modlitwy, dlatego że ona pozwala nam przyjmować Boga do naszego serca, jeszcze bardziej, jeszcze głębiej, jeszcze lepiej Go poznawać. Zastanawiałam się tak, kiedy bohaterowie biblijni modlili się. I wypisałam sobie kilka takich sytuacji, które może na dzisiaj wydają się nam takie, no nie wiem, my nie przeżywamy tego, to może nie powinniśmy tego praktykować. Ale po dłuższym zastanowieniu tak naprawdę każdą z tych sytuacji my przechodzimy dzisiaj. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to Mojżesz. On bardzo dużo modlił się za lud. Miał dużo różnych problemów ze swoimi podopiecznymi i bardzo często modlił się do Pana Boga. Czy my dzisiaj powinniśmy modlić się za siebie nawzajem? Za lud, którym jesteśmy? Powinniśmy, jak najbardziej. Bardzo często w Starym Testamencie, gdy zbliżała się jakaś wojna, czytamy o tym, że prorocy, czy właśnie bohaterowie wiary doradzali się Boga. Czy iść na tą wojnę, czy nie, czy zwyciężą, czy nie. Ktoś dzisiaj powie, no ale my nie prowadzimy wojny, u nas nie ma wojny. Każdy z nas bierze udział w wojnie. To jest wojna o nasze zbawienie. O to, czy my będziemy żyli z Bogiem, czy nie będziemy. I to jest kolejny taki argument, z którego powinniśmy właśnie skorzystać. Modlitwa o to, żeby Bóg dał nam zwycięstwo. Możemy się zastanawiać nad różnymi rzeczami czasami, czy podjąć taką decyzję, czy nie. W jakichś tam chwilach, różnych momentach Bóg da nam odpowiedź. Ale najważniejsze to jest właśnie modlitwa o nasze serce. Ta wojna, która dzieje się,
I to jest też jedna z rzeczy, w której powinniśmy prosić, żeby Bóg dał nam odnieść zwycięstwo. Bohaterowie wiary modlili się też wtedy, kiedy nie wiedzieli, co robić, jaką podjąć decyzję. Pewnie to jest chyba coś, czego bardzo często doświadczamy, kiedy korzystamy z modlitwy, pytamy Boga, co mamy robić w danej sytuacji, ale też wtedy, kiedy mieli różne problemy, choćby zdrowotne. Czytamy o Annie, która nie mogła mieć dzieci, modliła się, Bóg dał jej dzieci. Czy na przykład o Hiobie, gdy stracił wszystko, jest napisane, że modlił się do Boga, że wysławiał Boga nawet za to, co go spotkało. Także mamy różne takie okoliczności, w których modlitwa była tym ratunkiem w życiu danych ludzi. Jest też modlitwa pokutna, to jest piękna modlitwa. Modlitwa na przykład Daniela, Ezdrasza, Nehemiasza. Modlitwa, której osobiście uważam, że jest stale zbyt mało w naszym Kościele modlitwy pokutnej, a jest to modlitwa, która myślę, że jeśli będzie więcej praktykowana w naszym życiu, czy też w życiu naszych zborów, mogłaby naprawdę wiele naprawić. Pojednać nas ze sobą, otworzyć bardziej na relacje z Panem Bogiem, może wskazać gdzieś kierunek, w którym powinniśmy iść. Także to też jest jedna z modlitw. Psalmy są na przykład pięknym dowodem tego, że podczas modlitwy możemy wyrażać wszystkie nasze emocje i uczucia. I wiemy o tym, że gdy otworzymy psalmy, to tam jest czasami tak szczerze ludzie się modlili, łącznie z tym, że na przykład prosili, żeby, nie wiem, Pan Bóg unicestwił ich wrogów i tak dalej. Także widzimy, że psalmy pokazują nam, że modlitwa jest takim momentem, w którym możemy całkowicie wylać serce. My nie musimy Pana Boga oszukiwać i nie wiem, modlić się o siebie czy tam o kogoś i ubierać piękne słowa. Mamy prawo powiedzieć Bogu, nienawidzę tej osoby, nie chcę jej widzieć, nóż mi się w kieszeni otwiera, jak ją spotykam, nie mam ochoty wychodzić na misję, nie podoba mi się to i tamto. Mamy taką możliwość, żeby przed Bogiem wylewać całe nasze serce i Bóg pragnie takich modlitw i On na taką modlitwę zawsze też odpowie. Uzdrowi, pokrzepi, może pokaże jakieś rozwiązanie w danej sytuacji. No i też taka modlitwa dziękczynna. To jest modlitwa, którą powinniśmy też pielęgnować w swoim życiu. O tym też mówił bardzo ładnie Paweł Goja, gdy był tutaj u nas. Do czego ja też bardzo zachęcam. Żeby modlitwy nasze rozpoczynać modlitwą dziękczynną. Czyli jak najwięcej postarać się dostrzec takich rzeczy, które Bóg nam daje w życiu, które czyni w naszym życiu, nie wiem, zborowym, osobistym, może rzeczy, które czyni w naszym kraju, na świecie i żeby za to też Bogu dziękować. Przeczytam teraz kolejny fragment Ellen White odnośnie modlitwy. W swym człowieczeństwie uczynił Chrystus modlitwę koniecznością i przywilejem. Zobaczcie, to jest konieczność, ale to jest też przywilej. Sam znajdował pociechę i radość w obcowaniu z Ojcem. A jeżeli Zbawiciel ludzkości, Syn Boży, odczuwał potrzebę modlitwy, o ileż bardziej my, grzeszni, słabi i śmiertelni ludzie, powinniśmy rozumieć konieczność stałej, żarliwej modlitwy. Znamy te teksty z Pisma Świętego, gdzie Pan Jezus, wiemy, że udawał się na osobność i się modlił do swojego Ojca. Czasami spędzał noce na modlitwie. Często mówimy o tym, że Pan Jezus jest naszym wzorem i przykładem, także korzystajmy też z tego wzoru, że jest właśnie przykładem dla nas w modlitwie. Może takie pytanie do was. Po co Pan Jezus się modlił, skoro wiemy, że był po części Bogiem i człowiekiem, więc w takim razie po co Pan Jezus się modlił? Skoro można powiedzieć, że teoretycznie wszystko wiedział, miał bardzo dobrą relację z Panem Bogiem. Więc po co była mu modlitwa? Jak wy uważacie? Mamy potrzebę rozmawiania ze sobą po prostu dlatego, że jesteśmy dla siebie ważni. Mhm. I czujemy przyjemność w tym, że ze sobą rozmawiamy. I jeśli Bóg... No wybaczcie, że stawiam to na zasadzie warunku, ale jeśli Bóg jest kimś ważnym dla mnie, faktycznie mam relację z Nim nie ze strachu,
tylko z wewnętrznej potrzeby, bo coś dla mnie ważnego zrobił, to znajduję przyjemność w rozmawianiu z nim. Czegokolwiek by ta rozmowa dotyczyła, czy to będzie przedstawianie jakichś próśb, czy to będzie wielbienie go, czy to będzie zadawanie pytań o pewne rzeczy, ale jeśli on jest, tak jak tutaj już padały te słowa, jeśli on jest moim przyjacielem, no to traktuję go jako przyjaciela także w ten sposób, że odczuwam potrzebę rozmowy. Mhm. Nawet jeśli wiem, że on wie wszystko, co jest mi potrzebne w życiu, nawet jeśli wiem, że on zna mnie na wylot, to nie zmienia tego faktu, że ja po prostu chcę z nim porozmawiać. Mhm, dziękuję. To tak jak gdy mamy tak naszych ziemskich przyjaciół, raczej nigdy nie zmuszamy się do tego, żeby z nimi rozmawiać. Po prostu moglibyśmy z nimi spędzać cały czas, rozmawiać godzinę, a czasami nawet po prostu siedzieć i milczeć. I tak samo mamy prawo do tego, żeby siedzieć w obecności Bożej, być z Panem Bogiem i czasami nawet nic nie mówić. Ale Bóg zna nasze serce, widzi to, co jest w naszym sercu i czasami nawet takie milczenie przed Bogiem też bardzo dużo daje. Jeszcze proszę, Ania. Ja króciutko dodam, tylko że tak myślę sobie, że Pan Jezus robił wiele rzeczy, których by nie musiał robić. Tak. Wziął chrzest, czego nie musiałby, dla naszego przykładu. Udział w Wieczerzy Pańskiej, no to może, to może zostawię, ale również modlił się po to, żeby być, między innymi po to, żeby być też dobrym przykładem dla nas. Uczył nas, jak się modlić, podał nam modlitwę, jak ma wyglądać, a oprócz tego korzystał z niej po to, abyśmy my wiedzieli, że jak ważne są kontakty z Bogiem, jak się mamy modlić o to, o wolę Bożą, który Jezus również pragnął tu na tej ziemi pełnić wolę Ojca swego. Więc po prostu myślę, że takim był, chciał być również doskonałym przykładem dla nas. Dziękuję. Ktoś jeszcze chce coś powiedzieć? Dlaczego Pan Jezus się modlił? Okej. Rozumiem, że nie ma myśli. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 26 rozdział. Nie wiem, jak wy uważacie, ale ja naprawdę po ostatnich 10 dni modlitw bardzo rozmyślam o tym, że chyba najtrudniejszą rzeczą w życiu chrześcijanina jest poddanie swojej woli Pana Boga. Wiele innych rzeczy można jeszcze zrobić, ale gdy modlimy się i prosimy o coś Boga, a Bóg mówi idź tam, chociaż ja nie chcę tam iść, albo mówi zrób to, a ja nie chcę tego zrobić, to poddanie właśnie swojego ja, swoich pragnień, swojej woli Panu Bogu, myślę, że jest naprawdę bardzo trudne. Z czym też Bóg nas oczywiście nie zostawia samym sobie, ale jest to jednak coś, do czego potrzeba naprawdę głębokiej takiej pokory, poddania, przede wszystkim zaufania Panu Bogu. I chciałem, żebyśmy właśnie też tutaj w 26 rozdziale, wersety od 36 do 46, to jest moment, gdy Pan Jezus był w Getsemane, to jest moment, w którym właśnie On, jako ten, który przyjął to człowieczeństwo na siebie, jako ten, który był podobny do nas, zmaga się w tym momencie szczególnie z tym, czy zrobię to, co ja chcę, czy zrobię to, co chce Pan Bóg. Zobaczcie w takim krótkim fragmencie, 39 werset. Mówi o tym, że Pan Jezus postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił. 42 werset mówi znowu po raz drugi odszedł i modlił się mówiąc. 44 mówi i zostawił ich uczniów, znowu odszedł i modlił się. W takim krótkim fragmencie, 3 razy, czytamy o tym, jak Pan Jezus zmagał się i mówił, Ojcze, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, ale nie tak, jak ja chcę, tylko tak, jak Ty. Poddanie się Panu Bogu właśnie, poddanie woli swojej Panu Bogu, to jest coś bardzo trudnego, ale zobaczcie, jeśli Pan Jezus w tak wielkiej próbie odniósł zwycięstwo, to czy my możemy odnieść zwycięstwo też w swoim życiu? Możemy czy nie możemy? Możemy, tak. Dobrze, przeczytam teraz jeszcze 2 takie fragmenty. Jezus dał nam dowód, że modlitwa jest konieczna dla zdobycia siły do walki z mocami ciemności i do wykonania powierzonego nam dzieła. Nasza siła jest zbyt mała, lecz to, co daje Bóg, jest tak potężne, że każdego, kto otrzymuje, czyni więcej niż zwycięzcą. To jest piękny fragment.
jeśli prosimy Pana Boga, żeby dał nam siłę, żeby dał nam zwycięstwo, żeby pomógł nam pokonać jakieś, nie wiem, słabości, żeby rozwiązał jakieś nasze problemy, to czytamy o tym, że On czyni nas więcej niż zwycięzcą. Pan Jezus zwyciężył i my możemy zwyciężyć. I ostatni fragment, którym chciałam się z wami podzielić. Żadna szczera modlitwa nie ujdzie uwagi naszego Ojca i nie jest Mu obojętna. On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. Związek między Bogiem a każdą duszą jest tak pełny i wyłączny, jak gdyby nie istniała już poza nią żadna inna dusza, o którą Pan się troszczy i za którą oddał na śmierć swego umiłowanego Syna. Dla mnie modlitwa jest taką intymną relacją z Panem Bogiem. Ja czasami jak się modlę, z rana jak mam swój czas i moje dziewczyny wstaną czasami szybciej i chcą tam do mnie wyjść, to mówię, dziewczyny, teraz nie, bo ja teraz rozmawiam z Panem Bogiem. Dla mnie to jest taki moment, ja zawsze tak mówię, to taka randka. Jestem tylko ja i Pan Bóg. Nie chcę, żeby był ktoś inny. Jeśli jesteśmy na randce z kimś ukochanym, no to już inaczej porozmawiamy, gdyby był ktoś tam jeszcze inny. Zupełnie inaczej, gdy jesteśmy sami. Otwieramy swoje serce, wylewamy to, co mamy w sercu. Szczerze mówimy to, co czujemy, to, o czym myślimy. I tak samo właśnie relacja w modlitwie z Bogiem jest taką intymną relacją, w której nikt nie powinien nam przeszkadzać, w którą nikt nie powinien wnikać. To są nasze osobiste sprawy między mną a Panem Bogiem. Mówimy o takich modlitwach osobistych oczywiście. Co innego to jest modlitwa na nabożeństwie i tak dalej. Także zobaczcie, kochani, jak wiele fragmentów, bo to tylko jest naprawdę kropla w morzu, wielu pięknych fragmentów, choćby z książek Ellen White, gdzie Pan Bóg przez nią, czy właśnie przez swoje słowo, zachęca nas i mówi, módlcie się do mnie, a ja was wysłucham i odpowiem. Praktycznie jak to zrobić, ciężko jest powiedzieć, jak się modlić. Łatwiej jest powiedzieć o tym, jak studiować Biblię praktycznie, czy jakieś tam rzeczy opowiedzieć. Nie będę mówiła o tym, czy powinniśmy przy modlitwie klękać, leżeć, czy stać, bo uważam, że to jest sprawa osobista każdego z nas. Ja osobiście, gdy zawsze myślę o tym, że Pan Bóg jest kimś wielkim, kimś potężnym, kimś, kto ma naprawdę wiele mądrości, ma potężną władzę, moc, uważam, że z mojej strony szacunkiem, oddaniem większej czci jest to, gdy uklęknę przed Nim, aniż na przykład, gdy będę siedzieć i sobie z Panem Bogiem rozmawiać. Ale to jest moje osobiste zdanie. Nie mówię, że musicie uważać tak samo. Ellen White też wczoraj nawet sprawdzałam, pisała o tym, że to jest każdego indywidualna sprawa, jaką pozycję przyjmujemy podczas modlitwy. W Biblii też mamy kilka jakichś różnych przykładów, ale nie będziemy teraz tego rozważać. Ile czasu poświęcić na modlitwę? Też praktycznie nie mogę tego powiedzieć. Na pewno to, co bym powiedziała, to, żeby był to na tyle odpowiednio długi czas, abyśmy potrafili nie tylko powiedzieć, ale też wsłuchać się w to, co Bóg ma nam do powiedzenia. Bo często modlitwę może traktujemy w taki sposób, że ja mówię, kończę i idę do jakichś swoich spraw. A tak jak mówiliście, modlitwa jest rozmową. Rozmowa jest wymianą zdań, wymianą myśli z dwóch stron, nie tylko z jednej strony. Żeby usłyszeć, co Pan Bóg do nas mówi, potrzebujemy na to czasu, tak? W chwili, w której możemy, bo czasami są takie sytuacje, gdzie gdzieś stoimy, nie wiem, musimy komuś coś doradzić albo podjąć jakąś decyzję teraz na tą chwilę, to Bóg da nam odpowiedź, gdy to będzie nawet krótkie westchnienie do Niego. Ale właśnie taka modlitwa gdzieś osobista relacja z Panem Bogiem, uważam zawsze, że wymaga czasu, skupienia i poświęcenia swojej uwagi, żeby usłyszeć głos Boży. To, co chciałabym na pewno jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo czasami może się tak zastanawiamy, Panie Boże, modlę się, Ty mnie nie wysłuchujesz, albo modlimy się o jakichś chorych, Ty nas nie wysłuchujesz. Po pierwsze odnośnie chorych, to, co chciałabym nakreślić, ale bardzo delikatnie, też jest to coś, o czym wspominał dzisiaj pastor na kazaniu. Bóg dał nam pewne zasady i mówi bardzo prosto, jeśli ich przestrzegasz, ja Ciebie wysłucham. Jeśli modlimy się o kogoś chorego, ale nie pouczamy go odpowiednich zasad zdrowia, które naprawdę Bóg dał nam bardzo wyraźne przez Ellen White,
to uważam, że nie powinniśmy mieć później żalu i pretensji do Pana Boga, że On kogoś nie uzdrowił. Wiem to z własnego doświadczenia, bo sama jestem chora. Miałam 5 namaszczeń. Po każdym namaszczeniu przeżywałam wielkie rozczarowanie i mówiłam, Panie Boże, co się dzieje? Przecież ja tak wierzyłam. Moja mama bardzo dużo pościła, modliła się i nigdy nic się nie zmieniało. Ale od jakiegoś czasu, gdy pewne zasady Pan Bóg pozwala wprowadzać w życie, pomaga wprowadzać, to od razu widzę ogromną poprawę w moim zdrowiu. To, jak funkcjonują. Teraz funkcjonuje mój organizm, a to, jak funkcjonował, nie wiem, choćby 10 lat temu, to jest w ogóle bez porównania. Jeszcze przy trójce dzieci, jakimś tam trybie życia, który prowadzę, nie powinnam funkcjonować w ogóle w taki sposób. I wiem, że to jest właśnie to, o czym mówił Pan Bóg. Jeśli połączysz moje zasady, do tego połączysz modlitwę, to Pan Bóg będzie błogosławił i będzie pokazywał właśnie, że ta droga jest tą drogą najlepszą. Są dwa takie fragmenty dosyć mocne, jak dla mnie, z przypowieści Salomona, 15 rozdział. Tam werset 29 jest napisane tak. Pan jest daleki od bezbożnych, lecz wysłuchuje modlitwy sprawiedliwych. Jest daleki od bezbożnych, lecz wysłuchuje modlitwy sprawiedliwych. I 28 rozdział, werset 9. U tego, kto odwraca ucho, aby nie słyszeć nauki, nawet modlitwa jest ohydą. Wiecie, jak ja te dwa fragmenty przeczytałam, to osobiście uważam, że jeśli w życiu pielęgnujemy jakieś grzechy, usprawiedliwiając się, że może to nie jest nic takiego złego, albo odkładając je i mówiąc, bo kiedyś to zmienię, a w tym wszystkim się modlimy, to przypomnijmy sobie te dwa teksty, które teraz czytaliśmy. Czasami warto sobie zrobić taki rachunek sumienia. Ja czasami tak sobie siadam wieczorami i zastanawiam się, mówię, Panie Boże, jak moje życie wygląda? Czy to i to się Tobie podoba? Czy to i to jest właściwe? Pokaż, co jeszcze mogłabym zmienić. Co Ty chciałbyś jeszcze, żebym, nie wiem, uczyniła? Może gdzieś poszła, może w jakiś sposób się zaangażowała i tak dalej. Nie mówię, że to się udaje, że tak, o, i już wszystko, co Pan Bóg gdzieś tam wskazuje, czy to przez swoje słowo, czy może też przez różne osoby. Nie mówię, że od razu się udają takie zmiany. Ale rozumiem, że czasami w życiu Bóg gdzieś cichutko mówi do nas, że coś mu się nie podoba, ale my to usprawiedliwiamy, a z drugiej strony wymagamy, że Bóg będzie nam zsyłał pełnię swoich błogosławieństw i będzie wysłuchiwał obficie naszych modlitw. Zastanówmy się właśnie nad tymi dwoma wersetami. Nie bez powodu tak w modlitwie Ojcze nasz też modlimy się i nie wódź nas na pokuszenie. Bóg nigdy nie daje nam sam pokusy. Jeśli pokusa stoi przed nami, to albo daje ją diabeł, albo często my sami się, że tak powiem, pchamy do jakiejś pokusy. Dlatego z otwartymi sercami też, gdy będziemy się modlić w naszych osobistych modlitwach, prośmy Boga, żeby oczyszczał nasze serca i żeby też może właśnie pokazywał, czy jest coś jeszcze, Panie, co powinnam Tobie poddać, czy powinienem. To jest tyle z mojej strony na temat modlitwy. Chciałam przede wszystkim, żeby to zachęciło was do tego. To, co ja najbardziej pamiętam z całego tego rozważania, co dla mnie ostatnio w obliczu różnych tam jakichś decyzji, planów różnych i tak dalej, to ten fragment, że Pan Bóg ma całe skarby ukryte dla nas i one są dostępne. Tylko prośmy o nie. To jest również dla nas taka, dla zboru naszego, myślę, taka wspaniała obietnica. Brakuje, nie wiem, wam pieniędzy, brakuje nam pieniędzy na misję, módlcie się o to. Brakuje wam ludzi, módlcie się o to. Nie wiecie, jaką podjąć decyzję w tym czy w tamtym, módlcie się o to. Całe skarby są dla nas dostępne. Także prośmy Pana Boga, aby tymi skarbami też nas właśnie obdarzył. Nie wiem, czy ktoś z was ma jakieś pytania, coś chciał zapytać, może coś powiedzieć jeszcze w temacie modlitwy. Rozumiem, że nikt, chyba że ktoś się wstydzi coś spytać. No okej, dobra.